No to wiadomo, akustyka będzie inna, bo co innego w kościele, w farze jutro to będzie rozwalało kościół bez nagłośnienia. No ale jest kawałek, no kawałek lipy, a jest brzmi, posłuchajcie. Ale w ogóle nic nie. A w kościele to będzie tak jak z nagłośnieniem. Dziękuję. Ja kiedyś w parze grałem na komisji w klubie na górze w organach sam. Teraz możemy medytować? Oczywiście. Młodzieniec, tak? O, za bardzo. Jakby coś pomożemy. Super, mama silna. Majka, pomagasz nam? Majka? Majka chyba nie. I mocno. No, to naprawdę, bo generalnie w ogóle to co to proszę, że Wespazjan był skąpy, strasznie, może, jak to można dzisiaj powiedzieć, żulił. Od wszystkich, co się dało. Żulił, był oszczędny, nie trwonił tych pieniędzy. Ze cesarzem, z Wespazjanem związane jest powiedzenie, pecunia non olet, czyli pieniądz nie śmierdzi. No dlaczego, dlaczego tak, ale skąd się to wzięło, jak pani myśli? To się wzięło stąd, że cesarz Wespazjan swojej pomysłowości postanowił opodatkować szalety w Rzymie. Czyli pani idąc na dwójeczkę bądź jedyneczkę musiała zapłacić. A mało tego, trzeba było jeszcze jedną rzecz proszę zrobić. Z szaletami jest od razu związana jedna rzecz, czyli jak wyglądała rzymska pralnia. I tu nam się kłaniają Pompeje i w Pompejach została piękna pralnia, że tak powiem, z tych pieniędzy odkopana. Tu znajduje się brodzik i w tym brodziku gdzie oni w tym moczniku włożyli te wszystkie tkaniny, to powodowało czyszczenie. Czy oni to później kuchali, czy oni w jakiś sposób to jeszcze robili?